Aleks świetnie zbudowany, długie ręce, długie nogi, szczupła sylwetka, więc tutaj może skutecznie trzymać się na dystans. Runda pierwsza. Bardzo ciekawe warunki fizyczne właśnie po stronie Aleksa. No i zobaczmy, co nam pokaże. Obydwaj jest w klasycznej pozycji, lewa noga z przodu, no i bardzo szybko walka przenosi się do parteru. W półgardzie ląduje Dorian Wawrzusiak. No wielkie wyzwanie tak naprawdę. I teraz szuka duszenia trójkątnego. Aleks Maciążek będzie próbował przejścia do omoplaty, ale nie jest skutecznie, świetnie tam zrzucił przeciwnika Doriana Wawrzusiak. No właśnie, świetna rywalizacja, numer jeden kategorii muszej, więc już uznany zawodnik, jeżeli chodzi o polską scenę amatorskiego MMA. Dzisiaj walka semi-pro, no i wielkie wyzwanie przed Aleksem Maciążkiem. Dokładnie tak, ale zawodnicy Piotra Korpusa nie boją się wyzwań, właśnie też z tamtego klubu wywodził się wcześniej, o którym mówiliśmy, Jarosław Lech, to są naprawdę twarde chłopaki i widzimy, że te teraz blisko było duszenia, ale wracając do zawodników Piotra Korpusa, naprawdę oni się nie boją wyzwań, więc myślę, że tutaj warto wyjść do takiego zawodnika utytułowanego, bo kto wie, może uda się wygrać. No teraz taka trochę nieudolna próba przejścia za plecy. Nic dziwnego, że z góry znalazł się Aleks Maciążek. Trochę podpalił się Dorian Wawrzusiak na początku, ale teraz próba pięknego rolowania. Szuka nogi. Reprezentant Matadores Katowice znalazł się teraz z góry. Zawodnik ze stolicy Górnego Śląska, no próbuje tam zasypywać ciosami przeciwnika, szuka Taktarowa, teraz jest próba wyciągnięcia nogi, ale bardzo szybko wykręca się z tego Doria. No przyznam szczerze, że myślałem, że Aleks będzie szukał raczej walki w stójce, ponieważ klub KSW Ofensywa z reguły jest bardziej stójkowym klubem. Jest duszenie trójkątne rękoma, no i zobaczmy, czy wytrzyma to. Aleks Maciążek dopina, coraz mocniej skręca się teraz Dorian Wawrzusiak, a więc za chwilę to może być już koniec. Bardzo blisko jest Piotr Jarosz, ale widzimy, tutaj jest świetna obrona, takie odbieranie telefonu pokazuje sędziemu Aleks Maciążek, że wszystko jest w porządku. Bardzo przytomna defensywa potopiecznego Piotra Korpusa, no i pompuje się teraz tym wszystkim Dorian Wawrzusiak. No zobaczymy, ile to zabierze sił Dorianowi i czy uda mu się wyjść Aleksowi z tej sytuacji, czy raczej nie. No wydaje się, że kontroluje, tak jak tutaj powiedziałem. Tak. Świetnie broni, ten ruch odbierania telefonu, który właśnie sprawia, że jest nieco miejsca pomiędzy tętnicą a ręką przeciwnika. Próbował jeszcze wyhaczyć nogi rywala w tej pozycji bocznej Aleks Maciążek. No ciężkie chwile, na stojąco obserwuje to Piotr Korpus. Jest, wykręcił się, wżuwił, a teraz rywala Dorian Wawrzusiak. No i chwila nieuwagi kosztowała go to, że... Oj, trójkąt teraz odwrotny! 5 sekund do końca, czy wytrzyma? Ale chyba bez ręki, tak, za samą głowę, więc tutaj nie powinno być nic poza uciskówką, no ale wcześniej Gonko znajmia nam, że runda pierwsza, niezwykle efektowna runda pierwsza dobiega końca. No panowie, czapki z głów, piękny pokaz brazylijskiego jiu-jitsu oraz zapasów, że... więc no, najlepsze organizacje w Polsce, no i świetny ten lewy krzyżowy. Znów wejście w nogi. Od razu nie czeka na przeciwnika Dorian Wawrzusiak i od razu rzuca o matę Aleksem Maciążkiem. Próba przejścia do pozycji bocznej, po raz kolejny tam wychwycona głowa reprezentanta Matadores Katowice. Też wysoko biodra Doriana, tam jest dużo miejsca, musi uważać, żeby nie wciągnął go z powrotem do gardy. Aleks Maciążek odpuścił teraz ten uchwyt. Znów będzie próba duszenia trójkątnego rękami, ale znów dobra obrona Maciążka. Nie powinno się to skończyć poddaniem. Jest znowu przejście. Jest w żółwiu frontem ustawiony do przeciwnika teraz Dorian. Za jedną nogę chwyta Aleks Maciążek. Pytanie, czy uda mu się przewrócić przeciwnika. High crotch teraz w wykonaniu reprezentanta ofensywy Myszków. Pojedyncze ciosy spadają gdzieś tam na bok głowy Aleksa Maciążka. No, Aleks próbuje obalić bardzo dobrze do tego parteru. Łapie teraz pod drugie kolano, ale no niestety zorientował się w tym wszystkim. Pośliznął się chyba Aleks. Albo kolano tam weszło. Kolejne mocne ciosy lądują na głowie podopiecznego Piotra Korpusa, ale nie, ten nie poddaje się. Cały czas walczy, próbuje
się skręcać. Teraz jest za plecami przeciwnika. Maciążek, próba duszenia za pleców. Chyba tam wchodzi, czy nie wchodzi? Zobaczmy. Chyba jest zapięte to duszenie dość mocno. Zobaczymy. No nie widzimy niestety z tego kąta, czy jest pod brodą, czy jeszcze na brodzie, ale jest sędzia Piotr Jarosz bardzo blisko obu zawodników i koniec! Koniec, koniec. A więc Dorian Wawrzusiak zwycięża w tym pojedynku, notując kolejne zwycięstwo. 3-2 teraz będzie wynosił jego rekord. Poddanie w drugiej rundzie duszeniem zza pleców. No i zawodnik Matadores Katowice wróci do stolicy Górnego Śląska szczęśliwy. Mocna walka, no ale wygrana idzie na konto przeciwnika. Świetna panie walka, i panowie, kariera. Zwycięzcą walki przez duszenie zza pleców zostaje Dorian Wawrzusiak! No i czekamy na kolejne pojedynki Doriana Wawrzusiaka.